Sąd uchylił dziś wyrok w sprawie dyrektora Urzędu Pracy w Sejnach i skierował do ponownego rozpatrzenia. Jacek K. wyrokiem sądu w Augustowie został uniewinniony od zarzutów gwałtu na petentce w lipcu tego roku. Jednak prokurator i oskarżyciel posiłkowy, którym jest pokrzywdzona 24-letnia kobieta, od wyroku się odwołali. Dziś sąd ten wyrok uchylił i skierował do ponownego rozpatrzenia w Sądzie Rejonowym w Augustowie. Wyrok sądu przeczytał sędzia Ryszard Filipow. Wyrok Sądu Okręgowego w Suwałkach po rozpoznaniu sprawy Jacka K. na skutek apelacji wniesionych przez prokuratora rejonowego w Augustowie oraz pełnomocnika oskarżycielki posiłkowej od wyroku Sądu Rejonowego w Augustowie z dnia 14 lipca 2010 roku. Zaskarżony wyrok uchyla w całości, sprawę przekazuje Sądowi Rejonowemu w Augustowie do ponownego rozpoznania. Uzasadnienie wyroku odczytano za zamkniętymi drzwiami. Sąd wyłączył jawność całego postępowania ze względu na ważny interes prywatny kobiety, która oskarża byłego dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Sejnach. Adam Szczytko, prokurator, powiedział po wyroku, że sąd uchylił wyrok z powodu niedociągnięć Sądu Rejonowego w Augustowie. Został uchylony wyrok z powodu pewnych niedociągnięć Sądu Rejonowego w Augustowie, w związku z czym pewne wątpliwości sąd miał również co do kwalifikacji i nierozważenia innej kwalifikacji czynu, która mogła wejść w rachubę w tym przypadku. I dlatego z tej części został ten wyrok uchylony.